dobry. Zapraszam Państwa na czytanki rymowanki. Dzisiaj będzie oto ta książka Tomasza Trojanowskiego Włocha, czyli Obca cywilizacja. Książkę tę mamy przyjemność czytać dzięki uprzejmości wydawnictwa Literatura. Rozdział pierwszy. Niewinny początek. Polana, na której znajdowała się norka włochaczy, wyglądała jak sen. Mgły poranków, naniziane na promienie słońca, otulały drzewa. Miękki odrosy mech odbijał się zielonym dywanem w błękicie nieba, a pajęczyny delikatnych obłoków żeglowały pomiędzy zmieniającymi się kolorami pół roku. To było naprawdę cudowne miejsce i każdy na jego widok reagował okrzykiem zachwytu. Tego dnia na rozwieszonym przed norką hamaku sennie kołysał się futrzasty zwierzak. Właśnie zapadł w poobiednią drzemkę, gdy nagle – bąbel, bąbel! Ten okrzyk mógłby być okrzykiem zachwytu kogoś, kto swój zachwyt wyraża właśnie w taki sposób. Ale tu nie był. To krzyczała mama bąbla. W efekcie jej krzyku futrzasty zwierzak poderwał się z hamaka jak oparzony i za chwilę wylądował. Ale już nie w hamaku, tylko pod nim. Kochanie, czy ty musisz tak krzyczeć? Tata bąbla, bo to on był tym futrzastym zwierzakiem, rozcierał przygnieciony podczas lądowania ogon. Ja nie krzyczę, tylko wołam, bardzo głośno. Jak będę wołała bardzo cicho, to bąbel mnie nie usłyszy. Tak mi się wydaje, ale może nie mam racji. Mama bąbla spojrzała na tatę bąbla tym słodkim spojrzeniem, które nigdy nie wróżyło nic dobrego. Teraz też nie. W ogóle nie wołaj. Tak? A to niby dlaczego? Dlatego, że i tak nie usłyszy. Czy głośno, czy cicho, nie ma szans, żeby usłyszał. Tata bąbla przestał rozcierać ogon i z westchnieniem rezygnacji położył się pod hamakiem. Co ty powiesz? Głos mamy był pełen niewinnego zaciekawienia. Czyżby nasz syn odkręcił sobie uszy? Nic sobie nie odkręcił, tylko dzisiaj bawimy się, w ja i ty nic nie słyszymy. Tata wyjął z trawy jakiś patyczek i nerwowo odrzucił go na bok. Pobiedna sesja właśnie oddalała się bezpowrotnie. Naprawdę? Nic mi na ten temat nie wiadomo. I kto się tak fajnie bawi? Głos mamy był tak samo słodki jak jej spojrzenie. My się bawimy. My to znaczy kto? Ja z bąblem. No, skoro wy się bawicie, to nie mam nic przeciwko temu. Bąbel, bąbel! Przez chwilę nasłuchiwała, czy nie będzie odpowiedzi. Tej właściwej, czyli bąblowej, nie było. Kochanie, ja cię proszę. Może on uważa, że to ty go wołasz. Ogon mamy zamienił się w wykrzyknik taki, który stawia się dla podkreślenia wagi stwierdzenia. Dlaczego ma tak uważać? Dlatego, że to ty się z nim bawisz, nie ja, a on słyszy mnie i się nie odzywa, rozumiesz? Teraz ty go zawołaj. Mama zaczęła lekko tracić cierpliwość i tata wiedział, że już obaj się nie wywiną. No dobrze, skapitulował. Tylko po co? Nie pamiętasz? Posmutniała mama. Chyba nie. Tata też posmutniał. Podobno mama przyłożyła łapę do pyszczka i rozglądając się na boki, tak jakby obawiała się, że ktoś może usłyszeć jej tajemnicę, zniżyła głos do szeptu. Podobno ktoś tutaj obiecał uporządkować dzisiaj teren wokół norki. Naprawdę? Wokół czyjej norki? Tata odegrał zdziwienie po mistrzowsku i każdy, kto go nie znał, mógłby się na to nabrać, ale nie mama. Wokół naszej, powiedziała rozpaczliwym tonem i ukryła pyszczek w łapkach. To rzeczywiście była bardzo smutna wiadomość. Tak? Teraz tata rozejrzał się w poszukiwaniu ratunku. Ale tu nie ma nic do porządkowania. No jak to nie ma? Mama popatrzyła na tatę ze zrozumieniem. W takim razie sama wezmę grabie i poszukam. Może przypadkiem coś do posprzątania się znajdzie, ale ja będę szukać, a ty w tym czasie pozmywasz naczynia, zrobisz pranie, wyciągniesz z piwnicy słoiki na zimowe przetwory. Mama przerwała, ale nie dlatego, że już skończyła wyliczać, tylko dlatego, że zabrakło jej powietrza. Ale tata po raz kolejny usiłował dojść do głosu. Kto to jest ten ale? To ja. Tata znowu nie dokończył zdania.
Ale to ty, ciekawe. Teraz mama była mistrzowsko zdziwiona. Jesteśmy małżeństwem od kilku lat, a ja się czegoś nowego o tobie dowiaduję. Rozwieszasz hamak, żeby pod nim leżeć, masz? To ja już pójdę po bąbla. Tata niczym sprężyna poderwał się z ziemi, gotów do odejścia. O nie, mój drogi, ja pójdę po bąbla. Głos mamy nie dopuszczał sprzeciwu. Mimo to tata zaryzykował, ale pójdzie po grabie. Żona Alego pójdzie po bąbla. Ale dlaczego? Tata nie krył oburzenia. Ja was znam. To może się okazać, że właśnie pobawicie się. Ja i ty znaleźć się nie możemy. I ze sprzątania nic. Gdzie jest bąbel? Mama zawsze wygrywała takie potyczki. Siedzi na sośnie. Pokonany tata wzruszył ogonem. Po co? Szuka śladów obcej cywilizacji. Czego szuka? W głosie mamy nie było cienia poprzednich udawanych. Nie patrz tak na mnie. Tata zjeżył sierść nad czołem. Prosiłam cię, żebyś nie czytał mu na dobranoc książek o kosmitach. Prosiłam? Gdzie są grabie? Tata postanowił skierować rozmowę na bezpieczniejsze tory. A jak z tej sosny spadnie? Nie słyszałam jeszcze o takim przypadku, żeby kiedykolwiek w dziejach świata jakiś włochacz spadł z drzewa. Ja też nie słyszałem, ale z bąblem nigdy nic nie wiadomo. Dlatego też później porozmawiamy. Tata pojednawczo pokiwał ogonem. Straszny to bałagan, aż przykro patrzeć. Trzeba natychmiast posprzątać. Halo, grabie, gdzie jesteście? Zawołał i szybkim krokiem zszedł mamie z pola widzenia. I tak właśnie zaczyna się ta historia. W tym momencie nic nie zapowiadało, że jej niewinny początek będzie miał dość poważne konsekwencje. Nie tylko dla rodziny bąbla. Tak oto się kończy pierwszy rozdział. Zapraszamy do przeczytania kolejnych tej uroczej książeczki. Dziękuję za uwagę.